Gimnazjaliści i ośmioklasiści poznali już wyniki swoich testów. Zakończył się także okres naboru wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Ostatni gimnazjaliści i pierwsi ośmioklasiści jeszcze do najbliższego wtorku muszą dostarczyć do wybranych placówek swoje świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów, a potem uzbroić się w cierpliwość. Będzie potrzebna do 5 lipca do godziny 10. Wówczas ogłoszone zostaną listy zakwalifikowanych w pierwszym naborze. Na potwierdzenie wyboru wskazani na listach zakwalifikowanych będą mieli czas do 10 lipca.